Przedstawiciele wszystkich uczelni wyższych i instytucji naukowych starali się jak mogli, by trzeciego dnia Festiwalu Nauki zwiedzający odwiedzili właśnie ich stoisko. Studenci z Wydziału Metali Nieżelaznych przed wejściem do swojego namiotu bili na prasie pamiątkowe żetony z aluminium. A w środku prawdziwe szaleństwo dla przyszłych chemików. Ciekawych zjawisk chemicznych nie brakowało. W części metalurgicznej demonstrujemy eksponaty z hutnictwa i otrzymywania metali nieżelaznych. Również pokazujemy kilka ciekawych eksperymentów, które demonstrują, w jaki sposób można oznaczyć obecność metali lub jonów w roztworach, jak również prosta reakcja katalityczna. W namiocie Uniwersytetu Rolniczego można się było dowiedzieć więcej o zielonych dachach, które nie tylko pięknie wyglądają, ale są także bardzo pożyteczne. Świetnie tłumią hałas w mieście, to jest bardzo ważne w tej chwili. Następnie stanowią niezwykłą izolację termiczną, jeżeli chodzi o, zwłaszcza tutaj to jest wykorzystywane w okresie zimowym. W okresie letnim przyczyniają się do chłodzenia, wyłapują zanieczyszczenia, oczyszczają powietrze, zatem rośliny tam znajdujące się na zielonych dachach produkują tlen, a także te zielone dachy są miejscem bytowania dla takiej drobnej fauny. Dzięki studentom z Koła Chemiczno-Towaroznawczego Uniwersytetu Ekonomicznego była możliwość dokonania analizy sensorycznej zapachów i oznaczenia zawartości cukru występującego w napojach. Głównie zajmujemy się badaniem różnych towarów żywnościowych, ale nie tylko, i jest to dla nas dobra okazja do pogłębienia swoich takich zainteresowań, których na zajęciach niekoniecznie zawsze jest czas, aby coś sprawdzić i zbadać. Poza uczelniami wyższymi prezentowały się jednostki Polskiej Akademii Nauk. I tak w namiocie Instytutu Fizyki Jądrowej można było wziąć udział w połączeniu na żywo z CERN-em w Szwajcarii, gdzie znajduje się największy na świecie akcelerator cząstek, Wielki Zderzacz Hadronów. Będziemy się łączyli również jutro, czyli w sobotę o 12:30. Będziemy mówić dużo o fizyce, o bozonie Higgsa, który został odkryty w eksperymencie ATLAS, jak również w eksperymencie CMS w zeszłym roku, co jest wielkim odkryciem naukowym, jak również o polskich fizykach w CERN-ie. Lewitujący samochód, lawa w zlewce czy pisanie chemiczne. Te ciekawe zjawiska prezentowano w namiocie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Na pędzelku nanosimy roztwór jodku potasu. Jest on bezbarwny. Dzieci mogą popisać sobie właśnie takim pędzelkiem po kartce, a następnie wywabiamy go roztworem chlorku miedzi i wtedy w miejscach, gdzie było napisane, zachodzi reakcja chemiczna, wytrącanie się chlorku miedzi 1. Ten osad ma czarną barwę, więc widać, co zostało wcześniej napisane. Akademia Ignatianum postanowiła świętować Festiwal Nauki na sportowo. Uczelnia zorganizowała turniej piłkarski, w którym studenci mieli okazję zmierzyć się z wykładowcami. Zaangażowanych jest mnóstwo drużyn, 9 męskich, 3 damskie i walczą są jak lwy. Co prawda walki są krótkie, bo 2 razy 7 minut, ale pod się leje, jakby po 3 kwadranse biegali wszyscy.